Święta Bożego Narodzenia to czas słodyczy i wypieków. Dlaczego więc nie połączyć słodkości z dekoracjami? Ta stołowa aranżacja z gwiazdami betlejemskimi i biało-czerwonymi cukierkami spodoba się nie tylko łasuchom. Aby ziemia i cukierki nie stykały się ze sobą, wstawiamy wazon do wazonu. Wewnętrzny wazon osłaniamy odpowiedniej wielkości taśmą. Następnie wypełniamy zewnętrzne naczynie cukierkami. Aby wykonać kilka takich dekoracji, warto użyć odpowiedniego szablonu. Następnie wykładamy wewnętrzny wazon odrobiną watoliny, aby gwiazda betlejemska dobrze się trzymała. W naczyniu z wodą roślina może się porządnie napić. Teraz można nadać naczyniu ozdobny wygląd. Najpierw użyjemy kolorowego drutu aluminiowego. Wyginamy go na kształt pierścienia, równamy i nakładamy go na naczynie. Przyklejamy kilka białych, ozdobnych gwiazdek, przypominających kostki cukru, a drut owijamy białą wełną. Dekoracja jest prawie idealna. Brakuje tylko gwiazdy betlejemskiej. Doniczkę i powierzchnię ziemi osłaniamy białą watoliną. Wygląda prawie jak wata cukrowa. Na koniec jeszcze jedna bombka. Gotowe.